Gdybyśmy otworzyli 12 rozdział Apokalipsy, to w tym fragmencie jest opisana walka pomiędzy kobietą, która rodzi syna, syn wypełniając swoją misję na ziemi jest porwany do nieba, kobieta ucieka na pustynię, tam przebywa 1260 dni, szatan, diabeł, smog z piekła rodem, piekielny smog, tak opisany w Apokalipsie, widzi, że nie może nic kompletnie zrobić kobiecie, w związku z tym zaczyna walkę z jej potomstwem. Jej potomstwo to my wszyscy, jak tutaj jesteśmy. To będzie, to jest walka czasów ostatecznych. Musimy sobie uświadomić wagę tego fragmentu Apokalipsy, ponieważ on pokazuje nam fundamentalną strategię złego ducha, który w czasach ostatecznych będzie niszczył chrześcijan. Zdumiewające jest to, co Słowo Boże mówi, jaką diabeł wytoczy broń przeciwko chrześcijanom. Słowo Boże mówi tak, że diabeł, jak lew ryczący, będzie krążył po to, aby znaleźć najsłabszy punkt w naszym życiu, w naszej psychice, w naszym duchu. Ale on przede wszystkim będzie obsesyjnie, dzień i noc, oskarżał nas przed Bogiem naszym. Obsesją diabła jest oskarżanie ciebie dzień i noc przed Bogiem. Obsesją diabła nie jest kuszenie cię nieczystymi myślami dzień i noc. Obsesją diabła nie jest namawianie do tego, żebyś poszedł i wypił flaszeczkę dzień i noc. Obsesją diabła nie jest to, abyś siedział dzień i noc przed telewizorem albo na fejsie. Obsesją diabła, którą będzie cię atakował dzień i noc, będzie oskarżanie cię przed Bogiem. Musimy zrozumieć powagę tego fragmentu. Diabeł stoi koło ciebie 24 godziny na dobę. Patrzy na ciebie z największą nienawiścią, ze wstrętem, z obrzydzeniem i mówi: jesteś do niczego, patrząc na twoje grzechy, na twoje słabości, na twoją nędzę. Mówi: jesteś do niczego. A ty powtarzasz: jestem do niczego. Jesteś potępiony przez Boga. A ty powtarzasz: jestem potępiony przez Boga. Jesteś kompletnym nieudacznikiem. A ty powtarzasz: jestem kompletnym nieudacznikiem. Nigdy w życiu nikt cię nie pokocha. A ty powtarzasz: nigdy w życiu nikt mnie nie pokona, nie pokocha. Jesteś potępiony i twoje miejsce jest w piekle. Ty powtarzasz: jestem potępiony, moje miejsce jest w piekle. Bóg ci tego nie przebaczy. Bóg mi tego nie przebaczy. Kochani, nie zdajemy sobie sprawy, że to nie są nasze myśli. Że te myśli przychodzą z zewnątrz, chociaż my czujemy, jakby były od wewnątrz nas. Ale to nie są nasze myśli. To są myśli, sugestie, syczenie diabła w nas. Z drugiej strony jest Jezus, który patrzy na ciebie z największą miłością, z czułością, zachwytem. Patrzy na ciebie i mówi: jesteś moim umiłowanym. A ty cisza. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. A ty nic. Umarłem za ciebie na krzyżu. Wszystkie grzechy są ci przebaczone. Ty nic. Nie karzę ciebie za twoje grzechy. Ty nic. Przygotowałem dla ciebie piękne, wspaniałe życie. Ty nic. Nie jesteś potępiony, kiedy jesteś we mnie. Ty nic. I bardzo często, przez wiele, wiele, wiele lat w naszym życiu duchowym tak wygląda nasza relacja ze światem niewidzialnym. Słuchamy diabła i przyjmujemy jego słowa jako własne. Nasze własne słowa, nasze własne myśli.
Natomiast jesteśmy głusi na to, co mówi do nas Bóg. Zobaczcie, dramat raju powtarza się. Tam też pierwszy człowiek dokonał wyboru. Czy będzie słuchał słowa Boga, czy będzie słuchał słowa demona? Komu wierzy? Wiemy, że uwierzył diabłu. Będziecie jak Bóg. Zerwijcie ten owoc poznania dobra i zła. To wy sami będziecie decydować o tym, co jest dobre, co jest złe. Wiecie, dlaczego Bóg się boi, żebyście nie zerwali tego owocu? Dlatego, że będziecie jak On. On nie chce konkurencji. On nie chce rywali. Boi się tego. Teraz jesteście niewolnikami. Stworzył was, żeby wami rządzić. Zerwijcie owoc. Wy będziecie kreatorami własnego życia. Wy będziecie panami, królami swojego życia. Tego on się boi. I pojawia się wątpliwość, tak? Rzeczywiście. Może to prawda. Może rzeczywiście jestem niewolnikiem. I zaczynam słuchać demona. Dramat raju powtarza się od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Do ciebie należy wybór. Kogo będziesz słuchał dzień i noc? Czy oskarżeń diabła, czy wstawiennictwa Jezusa? Jego głosu, który jest łagodny, który jest pokorny, ale który przynosi takie ukojenie duszy, taki balsam na serce, że człowiek chce płakać z radości, ze szczęścia. Pamiętamy, mówiliśmy, że moje owce, chrześcijanie, to są te, które słuchają mojego głosu, znają mnie i idą za mną. Po tych cechach rozpoznajemy uczniów Chrystusa. Jeśli ja nie słyszę słowa Boga, jestem głuchy, to czy jestem chrześcijaninem do końca? Czy mogę walczyć z oskarżycielem? Kochani, wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak już jest zatrutych przez oskarżenia. Jeśli ja dzień i noc przyjmuję te słowa, które słyszę, te sugestie, te myśli, jestem beznadziejny, jestem do niczego. Nic w życiu mi nie wyjdzie. Nienawidzę siebie, nie znoszę siebie, nie akceptuję siebie, nie lubię siebie. To od samego rana. Cokolwiek będę robił, wyjdę na ulicę, wyjdę do sklepu, pojadę do pracy. Kogokolwiek nie spotkam, od razu mam osąd w sercu i oskarżenie. Ta, jak ona się ubrała? Jak ona wygląda? Myślę, że to jej coś da. Nic ci to już nie da. O, patrzcie, wychodzi teraz. Jaki samochód ma. Ciekawe, czy za uczciwe pieniądze kupiony. O, ta wyszła znowu z tymi pieskami. I tak się zaczyna. I my nawet tego nie kontrolujemy, jak jesteśmy zatruci osądem i oskarżeniami drugiego człowieka. Cały czas taśma, która odgrywa każdy kontakt z drugim człowiekiem jako oskarżenie. Od razu atak. Od razu taka myśl. Dlaczego? Dlatego właśnie, że 24 na dobę przyjmujemy zatrute myśli demona, oskarżające nas. Tak, jestem do niczego, to ty też jesteś do niczego. Tak? Nic w życiu nie osiągnę? Ty też w życiu nie osiągniesz nic. Przegrałem swoje życie? Ty też przegrasz swoje życie. Nienawidzę siebie? Ciebie też będę nienawidził. Nie akceptuję swoich słabości? Nie będę akceptował twoich słabości. I tak to wszystko wygląda. Dzień i noc. I możemy chodzić do kościoła. Możemy się modlić. Ale zauważamy, że nasze serce jest zatrute przez tego typu jad, tego typu myśli. I mówię, nie chcę tak myśleć, ale to jest silniejsze ode mnie. Kochani, kilka wersów dalej. Słowo Boże daje nam dobrą nowinę. Przepiękną dobrą nowinę. Mówi tak, że chrześcijanie zwyciężyli tego oskarżyciela. Przez co? Przez krew baranka, przez słowo świadectwa i przez poddanie całkowicie swojego życia Bogu. Trzy bronie do zniszczenia oskarżyciela w naszym sercu. Metanoia, czyli przemiana nieustanna umysłu, myślenia. Kim jestem? Co Bóg mi dał? Jakie narzędzia, jakie bronie, żeby zwalczyć
diabła w moim sercu, w moim życiu, w życiu mojego małżeństwa, mojej rodziny. Krew Chrystusa. Wiemy o tym dobrze, że krew Chrystusa nie tylko ochrania nas przed złym duchem, nie tylko okrywa nas i ukrywa przed mocami piekielnymi, ale krew Jezusa również nas uniewinnia, usprawiedliwia. To jest nieprawdopodobne. Krew Jezusa Chrystusa wylana za każdego z nas, jeśli pokutujemy i żałujemy za nasze grzechy, uniewinnia całkowicie z jakiegokolwiek grzechu. Żyjemy w nieustannym przebaczeniu. To jest tak, jakbyś stał pod wodospadem Niagara i nieustannie był obmywany przez ten wodospad z każdego brudu. 24 na dobę. Naszym zadaniem jest wyobrazić sobie, że krzyż to jest taki wodospad Niagara, z którego płynie nieustannie 24 godziny na dobę krew Chrystusa. I po prostu staje pod krzyżem i non-stop ta krew spływa i mówi: jesteś niewinny, przebaczam Ci, usprawiedliwiam Cię. Nie ma już lęku przede mną, Boże. Mówię, nie ma już wstydu, nie muszę się Ciebie bać. Nie muszę chodzić w poczuciu winy, ponieważ nieustannie jestem oczyszczany, obmywany, uniewinniany. Kiedy? Kiedy żałuję i pokutuję za moje grzechy, stojąc pod krzyżem Chrystusa. Krew baranka zwycięża oskarżenie. Słowo świadectwa. Kiedy ogłaszamy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jaką potężną mamy wartość, godność, nieprawdopodobną. Ogłaszanie słów Boga, proroctwa nad naszym życiem, że nic nas nie oderwie od miłości Chrystusa, że jesteśmy umiłowanymi przez Niego.